Prześmiewczo nazywany podgatunek gier przygodowych, symulatory chodzenia, to dość skomplikowany temat. Jego ograniczony format rozgrywki doprowadza do spekulacji, mówiących, że w przypadku tego podgatunku bardziej mamy do czynienia z interaktywnym doświadczeniem niż grą wideo. Ale czy to nie jest krzywdzące? Jakie zalety mają tego typu gry i dla kogo są one przeznaczone? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny, a dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te pytania. Zapraszam! Odpowiadając, czym dokładnie jest symulator chodzenia. Idąc za stroną gryonline.pl, jest to odłam gier przygodowych, w których akcja prowadzona jest z perspektywy pierwszej osoby, natomiast mechanika rozgrywki jest ograniczona do minimum. W tego typu dziełach pierwsze skrzypce gra fabuła oraz eksploracja. Przykładem takich produkcji jest There Is There, Layers of Fear, Zaginięcie Etana Cartera czy Firewatch. Ograniczenie mechaniki rozgrywki do minimum ma swoje plusy, przede wszystkim od strony budżetu. Symulatory nie zdarzają się w segmencie gier AAA. Jeśli twórcy mają pomysł na wciągającą historię, ale budżet nie jest zbyt duży, to postawienie na ten podgatunek pozwala na skupienie się na dopracowaniu aspektów fabularnych. Dodatkowo, można dzięki temu przeznaczyć większą część budżetu na kwestie audiowizualne. Muzyka, jak i grafika często są na minimum zadowalającym poziomie w takich tytułach. Inną zaletą jest widoczna relaksująca korzyść z grania w takie gry. Tutaj z nikim nie walczymy, nie uciekamy, nie rozwiązujemy wiązujemy zagadek, a nawet jeśli, to bardzo proste. Na pewno jeśli nie mamy siły na wymagające produkcje, to ten podgatunek jest dla nas zbawienny. Jeśli chcemy gry chłonąć w sposób porównywalny do tego, jak chłoniemy książki, strona po stronie, a raczej w tym przypadku lokacja po lokacji, to być może symulatory chodzenia są do tego praktycznie stworzone. Podobnie jak z filmami interaktywnymi, przykładowo Until Down, ale w nim mamy do czynienia bardziej z doświadczeniami filmowymi niż książkowymi. No ale jednak mamy tutaj Przypadek gry wideo, najbardziej zaawansowanego pod względem interakcji medium, więc czy ograniczenie tego do minimum to dobre rozwiązanie? Na pewno nie dla osób, które od gry oczekują bardziej doznań gameplayowych niż fabularnych, większej akcji, większej dynamiki. Dla takich osób ten podgatunek może być po prostu nudny. Oczywiście to nie jest zasada. Ktoś taki może się do symulatorów chodzenia przekonać, ale będzie to ciężkie. Wiele osób ceni te symulatory za ogromną możliwość eksploracji, według Klary Fernandez Fary, autorki książki Introduction to Game Analysis, to eksploracja jest głównym czynnikiem, dlaczego sięgamy po te tytuły. Oczywiście, patrząc na jednego z najpopularniejszych reprezentantów tego gatunku Firewatch, to tak, eksploracja w tej grze to jedno z najprzyjemniejszych doświadczeń, jakie było mi poznać podczas wirtualnej rozrywki. Podobnie w Layers of Fear z 2016 roku. Tam od eksploracji zależało zakończenie, jakie otrzymamy. Natomiast dostrzegam jeszcze inną zaletę owych symulatorów. Liniowość, która jest mocno wypierana przez wysokobudżetowe tytuły. Pogonie za jak największymi światami i zapełnieniem map tysiącem aktywności, ludzie potrzebują historii zaczynającej się od punktu A, znajdującej się na prostej linii, która leci do punktu B. Ale zauważalne jest to, że pomimo tych zalet i często wysokich ocen produkcji spod tego podgatunku, twórcy zaczynają wprowadzać coraz więcej elementów urozmaicających rozgrywkę, co trochę zaburza podstawy zamysłu. Najlepiej można to pokazać na Layers of Fear z tego roku. Oryginał z 2016 był w pełni nastawiony na eksplorację i przeżywanie historii. Nie uciekaliśmy przed potworami i w pewnym sensie nie dało się zginąć, a mimo to miało to ogromną moc. Natomiast remake wprowadził do rozgrywki mechanikę walki z przeciwnikiem, uciekanie i ogólnie etapy zaburzające spokój, który jest kluczowy dla omawianego podgatunku. Podejrzewam, że było to spowodowane dość widocznym negatywnym nastawieniem graczy na symulatory chodzenia. Ci, którzy chcą liniowych, spokojnych, Spokojnych gier są w mniejszości i twórcom zależy, by jednak zainteresować jak najszersze grono odbiorców. Bluber dobrze radził sobie w tym podgatunku, jak i w samym horrorze, ale widać było, że chcą czegoś więcej. Blerwich, który wprowadził elementy walki, The Medium zmieniające perspektywę i dorzucające elementy akcji. A teraz pamiętajmy, że zajmują się remakiem Silent Hill 2, a sam Bluber poinformował, że chcą trafić do szerszej publiki i zaoferować tytuły z większą ilością akcji. Nie mówię, że to złe, życzę im, jak najlepiej. I nie mówię też, że wprowadzenie tych elementów urozmaicających to coś złego, ale ich przesilenie może bardziej denerwować niż ekscytować. To właśnie zrobił źle drugi layer of Fear, gdzie elementy ucieczek nie dość, że wykonane koszmarnie, to jeszcze było ich za dużo i wybijały z tego wcześniej wspomnianego chłonięcia historii lokacja po lokacji. Dodatkowo przesilenie treścią powoduje zmianę gatunków w bardzo łatwy sposób. Weźmy teraz dość interesujący przykład. Symulator Kuriera z 2019 Roku, czyli Death Stranding. Czy to możemy nazwać symulatorem chodzenia? Oczywiście mechanika przemieszczania się była kluczowa w tym tytule i misje często właśnie polegały na przejściu od punktu A do B, a świat można było eksplorować odkrywając nowe miejsca czy zgubione przez innych kurierów paczki. Ale dziecko kodzimy miało zdecydowanie za dużo mechanik jak na klasyczny symulator chodzenia. Udźwig, ucieczki, skradanie, walki z bossami, przedmioty pozwalające inaczej pokonać drogę, czy już totalne zaprzeczenie. Chodzenia. Chodzenia, czyli pojazdy. Devstranding Stranding jest unikatowe w swoim rodzaju i nie zaliczyłbym go do omawianego dzisiaj podgatunku. I określenie go w ten sposób jest równie krzywdzące dla samej gry kodzimy, jak i również dla samego podgatunku. Najkrzywdzące no jest mówienie, że symulatory chodzenia to nie gry. To jest inne podejście do chłonięcia elektronicznej rozrywki. Zamiast walki i przeżywania przygód lub przechodzenia skomplikowanych platformowych wyzwań, możemy obserwować często poważną fabułę w spokoju i z możliwością ogromnej eksploracji świata. Oczywiście gry z zaawansowanymi mechanikami również posiadają piękną fabułę czy świetną eksplorację, ale przez dodatkowe elementy nie pozwalają w tak spokojnym tonie tego wszystkiego chłonąć. A gracze przyzwyczajeni do ciągłego zagrożenia z różnych stron nie potrafią się przyzwyczaić do tego spokoju które dają nam symulatory chodzenia. Prześmieszczo również gry paradoksu są nazywane zaawansowanym Excelem, ale to również jest inne doświadczenie, którzy jedni lubią, inni nienawidzą. Wszystko zależy od preferencji graczy. To nie oznacza, że musicie się od razu na to zamknąć i nie spróbować. Odkrywanie wciąż nowych, fantastycznych światów w różnych formach to głównie nasze zajęcie jako graczy. A jak chcecie wiedzieć jak najwięcej o fantastycznych krainach, to zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do zostawienia łapki w Górę, komentarza i subskrypcji. I tyle ode mnie. Widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!